Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, firma na próbę to znakomity pomysł, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego. Dziwię się, że Platforma Obywatelska nie daje szansy dyskusji, bowiem mogą być kontrowersyjne zapisy w projekcie, ale spróbujmy podyskutować i niech ta wspólna mądrość przysporzy takich zapisów, które będą dobrze służyły przedsiębiorcy, ale także tym, którzy będą zatrudniani u tych przedsiębiorców, a jeszcze co ważne, także budżetowi państwa i samorządów lokalnych. Ale Platforma Obywatelska chce nam wszystkim zakneblować usta i na to nie powinniśmy pozwolić. Jak dotąd oczywiście i nieprawdą jest to, co powiedział pan poseł Górski, że koalicja rządząca nic nie robi w kwestii usuwania barier rozwojowych. Otóż robi. Ostatnio, w dniu wczorajszym, usunęła barierę, wprowadzając ruchomy czas pracy, przerywany czas pracy, wydłużony okres rozliczeniowy, a więc usunęła barierę pracowniczą. A więc koszty kryzysu ma ponosić robotnik, a nie wspólnie z przedsiębiorcami także państwo polskie. Ja rozumiem, że podejmując działalność gospodarczą, ten, który ją podejmuje, bierze na siebie ogromne ryzyko, ale w dobie tego kryzysu myślę, że to ryzyko powinno być dzielone z państwem, bowiem korzyści też będą dzielone. I chciałem zapytać na koniec, jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie. Dziękuję.